Ponieważ pod ostatnimi filmami padło parę pytań dotyczących tego, jak zapamiętać znaki, to w tym odcinku postaram się Wam choć trochę w tym pomóc. Natomiast nie będę na pewno tutaj wymieniał wszystkich znaków i nie będę mówił o tym, co one oznaczają, dlatego że w moim przekonaniu po prostu tych znaków w Polsce jest znacząco za dużo, bo tak jak dla mnie, po co w XXI wieku na przykład jest wiedzieć, że tutaj mamy schronisko młodzieżowe, a tutaj mamy kemping z podłączeniem dla przyczep. No jak dla mnie, po pierwsze da się to napisać, a po drugie, jeżeli mamy internet w telefonie, no to wszyscy i tak naprawdę to googlują, więc no po prostu wydaje mi się, że część znaków na pewno dałoby się zlikwidować i tych znaków byłoby wtedy mniej. Natomiast no, jest jak jest, na razie jeżeli chodzi o znaki, nie za wiele się zamierza zmienić, więc musimy z tym żyć. Natomiast to, co ja Wam powiem w tym odcinku, to po prostu powiem Wam, jak rozróżniać grupy znaków, dlatego że tych grup znaków jest kilka, a nawet jeżeli nie będziecie kojarzyli, co dany znak oznacza, a będziecie wiedzieli, z jakiej on jest grupy, no to po prostu będziecie mogli wnioskować, jak do tego znaku się zachować. Pierwsza grupa znaków to są znaki ostrzegawcze i tutaj możemy przyjąć, że to są wszystkie znaki, które są trójkątami i są w kolorze żółtym. No i w tej grupie znaków mamy na przykład znak ustąp pierwszeństwa, mamy znak niebezpieczny zakręt w prawo, niebezpieczny zakręt w lewo, dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy na przykład w prawo, drugi nie wiadomo. Mamy tutaj na przykład znak, uwaga, skrzyżowanie równorzędne, czy na przykład znak mówiący nam o tym, że rozpoczyna się droga dwukierunkowa. No i wydaje mi się, że oczywistą rzeczą jest, że jeżeli widzimy znak ostrzegawczy, no to z natury rzeczy powinniśmy zachować szczególną ostrożność i po prostu bardziej uważać. Darmowe testy na prawo jazdy. Sprawdź na www.testy.pl. Kolejna grupa znaków to są znaki zakazu. I tutaj możemy przyjąć, że to są wszystkie znaki, które są biało-czerwone. Choć tutaj też bywają wyjątki, bo na przykład mamy zakaz postoju albo zakaz zatrzymania. No i jak widać tutaj też kolor jest inny. Natomiast jeżeli chodzi o znaki zakazu, to tutaj mamy na przykład ograniczenia prędkości, mamy zakaz wjazdu, mamy zakaz ruchu w obu kierunkach, mamy na przykład znak, który nam mówi, że pierwszeństwo mają osoby nadjeżdżające z przeciwka, czy na przykład znak stop. No i wydaje mi się, że też logiczne jest, że jeżeli widzimy znak zakazu, no to po prostu czegoś tam nam zrobić nie wolno. Kolejną grupą znaków są znaki nakazu i tutaj możemy przyjąć, że to są wszystkie znaki, które są koloru niebieskiego i są kółkiem. No i w tej grupie znaków na przykład mamy znak nakaz jazdy prosto, który wiem, że przez kursantów jest mylony dosyć często na samym początku ze znakiem drogi jednokierunkowej, który jest znakiem informacyjnym. Pozostałe znaki nakazu to na przykład są nakaz jazdy w prawo przed znakiem, czy nakaz jazdy w lewo przed znakiem, nakaz jazdy w prawo za znakiem, nakaz jazdy w lewo za znakiem, nakaz jazdy z prawej strony znaku, czy nakaz jazdy z lewej strony znaku. No i wydaje mi się, co oczywiste, jeżeli mamy znak nakazu, to po prostu mamy jechać w kierunku, w którym ten nakaz obowiązuje. I tutaj wydaje mi się, że warto też powiedzieć, pamiętajcie, jeżeli macie nakaz jazdy w prawo czy w lewo, to po prostu używajcie kierunkowskazów, dlatego że no jakby nie było, w tym przypadku po prostu cały czas zmieniacie kierunek jazdy. Kolejne dwie grupy znaków połączę, dlatego że to są bardzo podobne grupy, jeżeli chodzi o to, co one oznaczają i one są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wygląd. I jedna grupa znaków to są znaki informacyjne, a druga grupa znaków to są znaki uzupełniające. No i obie te grupy po prostu o czymś nas tam informują, więc ja po prostu nie do końca czaję, dlaczego ktoś po prostu te grupy rozgraniczył. Natomiast no, jakby nie było, tak jest jak jest i jeżeli chodzi o te ważniejsze znaki w grupie znaków informacyjnych, to tutaj na przykład mamy znak drogi z pierwszeństwem przejazdu. Mamy tutaj również znak drogi jednokierunkowej, o której przed chwilą wspominałem. Mamy znak autostrady, czy na przykład drogi ekspresowej. Albo znak, który nam mówi, że mamy pierwszeństwo na danym zwężonym odcinku drogi przed pojazdami, które jadą z naprzeciwka. Natomiast jeżeli chodzi o znaki uzupełniające, to tutaj mamy na przykład znak, który nas informuje o tym, gdzie możemy jechać z danego pasa, czy na przykład, że dojeżdżamy do jakiejś tam rzeki, czy powiedzmy granicy państwa. Darmowe testy na prawo jazdy. Sprawdź na www.testy.pl.
No i tym sposobem doszliśmy do dwóch ostatnich grup znaków. Pierwsza to są znaki kierunku miejscowości. No i tutaj sprawa jest jasna, tak? Te znaki pokazują nam, że w tym kierunku pojedziemy na daną miejscowość, a w tym kierunku na jakąś tam inną. A ostatnia grupa znaków to są znaki poziome, czyli to jest to wszystko, co jest narysowane na drodze. No i tutaj też mamy oczywiście linie przerywane, linie ciągłe. Wiadomo, że linie przerywane przekraczać możemy, linie ciągłych przekraczać nie możemy. Czy mamy tutaj na przykład przestrzeń wyłączoną albo linie, które nam wyznaczają miejsce zatrzymania, czy przy znaku stop, czy przy znaku stop pierwszeństwa. To w zależności, jaki tam mamy znak pionowy obok. Na koniec oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania albo propozycje odcinków, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się mocno. Siema!